Cześć. Muszę tu nagrać szybką odpowiedź o tym, jak działają ludzie niedorozwinięci oraz ci, co nie tylko są niedorozwinięci, a chcą, pragną ukraść Twoją energię, witalność, siłę. W wideo, poprzedzające wideo o Osho, jest komentarz pewnego niedorozwoja, który w odpowiedzi na komentarz Basi, że jej się spodobało, napisał, że jak może się podobać coś bzdurne i nieodpowiednie. Czyli co tutaj widzimy? Tak, to jest doskonały, praktyczny, namacalny przykład, żeby zobaczyć, jak działa 98% wyszkolonego przeciwko Tobie, społeczeństwa, przeciwko Twoim marzeniom, celom, pewności siebie, szacunku. I głos jest tak wszechobecny, że Tobie się wydaje, że mają rację czasami, ale na tym przykładzie chcę Ci powiedzieć, jak bardzo trzeba chronić siebie od bydła, bo to jest bydło ludzkie. Czyli on, pisząc ten komentarz, wykazuje swoje nic niewarte zdanie, o które nikt go nie pyta. On pokazuje, że on nie daje prawa Basi myśleć inaczej. Rozumiesz? To jest cecha tych wszystkich po prostu prymitywnych stworów, które są w ciałach ludzkich, a nie zasługują na miano człowieka. Ponieważ nie dawać innemu prawa wybierać myśleć inaczej, to jest podstawa bycia bydłem. Człowiek się zaczyna tam, gdzie on pozwala innemu być sobą. Ale żeby do tego dorosnąć, trzeba być człowiekiem. A my jesteśmy otoczeni przez takie bydło ludzkie w ludzkich ciałach, więc powtarzam moich wideo cały czas, jak bardzo jest ważne chronić się przed bydłem, bo oni w swoim chórze, w swoim kolektywnym, głośnym chórze brzmią tak głośno, że mogą cię strącić z twojej drogi i sprawić, że zaczniesz myśleć, że mają rację, a racji nie mają. Basia napisała, że on chce się rozwijać. On przecież obejrzał wideo i w ten sposób zakomunikował swoje zainteresowanie. Nie, ja nie jestem pewna, że on to wideo obejrzał. On tu przyszedł po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I dobrze, że zwrócił, bo na jego przykładzie się pokazuje, jak działa każdy tak jak on. To są piksele, to nie są ludzie. On myśli, że jest unikatowy, ale on jest taki sam jak inni. Na jego poziomie. Tak samo reaguje jako stryga. Nacisnąć i reaguje tak samo. Ten zestaw słów, ten sam zestaw emocji, oburzenia. Człowiek, który chce się rozwijać, ma chęć rozwoju, który popycha go do przodu, więc on nie krytykuje i nie neguje. Ten zaś wlazł tutaj po to, żeby zwrócić swoją uwagę. Wlazł dlatego, że nigdzie nie jest potrzebny. Gdyby cenił swój czas, to by się zajmował teraz czymś, co go rozwija, rozumiesz? A nie łaziłby tam, co mu nie rezonuje. Ale tacy ludzie siebie nie szanują. On lezie gdzieś, on lezie z brudnymi butami na czysty dywan po to, żeby komuś zepsuć świętość, tak powiem. To jest jedyny jego sposób na to, żeby przetrwać, bo energia, uwaga, to jest wszystko. Pasożyci lezą do swoich właścicieli, bo nie mają innych pomysłów na przetrwanie. Tak samo taki przykład takiego niedorozwoja. On nigdzie nie jest potrzebny nikomu, on ma dużo wolnego czasu, nikt mu za jego czas nie płaci. Do tego stopnia, że siedzi na stronach, które go nie interesują. Jaki rozwój? Rozwojem to nawet nie pachnie. Spójrz na emotikonkę tego człowieka. On załadował żółtą, uśmiechniętą twarz zamiast własnej twarzy. Czyli woli pisać, rzucać kwasem incognito. To jest cecha wszystkich niedorozwojów. Trzeba to widzieć. Trzeba być bardzo czujnym. Trzeba nie ufać tłumowi, ponieważ ten przykład to jest przykład tego, jak działa tłum w swojej przerażającej masie. Jak wielu prawdziwych graczy, prawdziwych, żywych ludzi doprowadzono do smutku, wręcz do samobójstwa przez krzyki takiego właśnie pozbawionego twarzy, jak ten osobnik tłumu, który nic sobie nie reprezentuje, nikomu nie jest potrzebny. Wszystko, co może robić przez całe dni, to siedzi w swoim zatchlonym, śmierdzącym pokoju, pewnie na przedartej kanapie, chlać piwsko i wrzucać kwas tam, gdzie nikt o jego zdanie nie prosi. Nikt nie prosi o jego zdanie. I tam, gdzie to jego zdanie nie jest warte. Patrz na to w swoim życiu. Patrz bardzo na to, bardzo uważnie. Mega uważnie. Ufaj tylko sobie. Zawsze.